No cześć, ja jestem Rexis i ponownie część tematu do Śnienia Szyszki. No i nie wiem, czy wrzucam ten film z powodu tego, że wbiliście te 150 lajków, jeżeli tak, to na to dostaliście film tego samego dnia, czy też po prostu wrzucam to kolejnego dnia, zwyczajnie kontynuując nasze daily, powiedzmy w cudzysłowie. Poprzedni film skończył jakoś tak w okolicach tej 13 minuty, w takim też tutaj razie lecimy dalej z ową śmietanką odnośnie Szyszki. No i na spokojnie części trzeciej nie będzie. To jest ostatnia część tego filmu. No chyba, że szuka nagle odpowiedź, to też jakoś się pobawimy, aby się na content na to owe daily. Też warto by w sumie nie było mieć porażek na scenie, takich na przykład TV Szyszka, Stefan Games, Doktor Wojna, Archem, zwany też jako Mado Madowski, Rocky Medic itp., ale omówienie zajęłoby za dużo czasu, więc wrzucam to tylko tutaj jako smaczek, żeby się nie obrazili, że ich nie wymieniłem. Tutaj teraz zaczniemy omawiać Versusa. W tym momencie nazwałeś mnie porażką. Nazwałeś mnie porażką tylko dlatego, że niczego nie osiągnąłem na polskim YouTubie. Otóż chyba taka jest definicja porażki. Jeżeli się Szyszka mylę, oczywiście powiedz mi, jaka jest definicja porażki w takim razie. Ja nie siedzę na YouTubie tylko dla pieniędzy, dla atencji, dla wpływowości i tak dalej. Czy ty teraz, Szyszka, uważasz, że Versus, z racji tego, że ma kanał TF-owy, no już nie TF-owy, ale ma kanał z subami około 3000, z tego większość jest martwa, jest jakoś wpływowy, zarabia z tego kokosy? To się trochę uświadomię, że no tak nie jest. Przykład mój kanał, który miesięcznie zarabia według Social Blade'a coś w okolicach 120 zł miesięcznie. Inny przykład Dawigowski, który wedle statystyk zarabia coś w okolicach 1200 zł miesięcznie. Jeżeli twoim zdaniem to jest nasz cel twórców, aby nagrać dla pieniędzy, to jeszcze muszę się ponownie zmartwić, ale tak nie jest. To, że mam mały kanał, mniejszy od ciebie na ten moment, to wcale nie oznacza, że ja robię jakieś do dupy filmiki. Jechanie po kimś tylko dlatego, że jest tak jak jest, jest po prostu zwykłym skurwysyństwem moim zdaniem. I tutaj panuje Szyszka coś do ciebie. Versus to nigdzie nic nie powiedział o tym, że masz do dupy filmiki. Powiedział zwyczajnie o tym, że jesteś porażką YouTube'ową. Czy że twoja kreacja Szyszki TV jest przez większość nawet społeczności, to zresztą też ja mówię i potem będziesz się do tego też odnosić później w materiale. Jesteś uznawany właśnie za, no, porażkę tej społeczności. To akurat nic nie ma jakoś do twoich treści, jak już to do pojedynczych filmów, gdzie się ośmieszasz, typu właśnie ten o brygadzie, czy też ten obecny, gdzie totalnie wypowiadasz się o czymś, do czego no nie masz kompetencji. Tutaj Versus mówi taki pewien żarcik, czyli właśnie odnośnie porażek na naszej polskiej scenie YouTube'owej. Jakieś kanały, które wiecie, po prostu nic nie osiągnęły praktycznie, a są od bardzo długiego czasu. Dużo osób je kojarzy, ale mało kto ich ogląda, większość osób ich nie lubi i tak dalej. Kolejny argument z dupy, że nikt nas nie lubi. Otóż to nie tyle, co to był argument, ale no możesz tak to uznać. I też nie mówiłem, Szyszka, że wszyscy was nie lubią, czy też, że wszyscy was nienawidzą. Szyszka, nic takiego nie powiedziałem. Otóż tutaj dla pana kłania się klasa podstawówki, chyba tak trzecia lub czwarta, ze słuchania, ze zrozumieniem. Większość to nie wszyscy, Szyszka. Chyba, że jesteś demokratą. Nikt nie mu... Kurde, nie każdy musi nas lubić. Każdy ma kogoś, kogo lubi, bądź nie lubi. To jest naturalne w człowieku. Po prostu mnie zatyka, że ty tego nie widzisz, takiej oczywistości. Ale właśnie, Szyszka, teraz potwierdziłeś moje słowa. Ja właśnie mówiłem o tym, że większość osób was nie lubi. I racja, nie wszyscy muszą was lubić. I to jest normalne. Tyle, że nic nie bierze się bez przyczyny, słuchaj. Gdzie przodku do doktora Wojny, to jest jego przeszłość, gdzie właśnie no, dosyć miał problem z hamowaniem emocji. Stefan Games, jeżeli chodzi o to, to tak samo. Nie wiem, ty, Szyszka, to ta sytuacja właśnie z brygadą. I takich osób jest wiele. Jeszcze przykład Versusa to właśnie to, że często nie myślał o tym, co mówi, tylko mówił rzeczy, które no niezbyt miejscami tak powinien, bym powiedział. Zawsze się znajdzie ktoś, kto chce nam uprzykrzyć życie. Że ktoś sobie robi wrogów. Ale ktoś również może sobie zrobić przyjaciół. Generalnie to jak Szyszka mówi te słowa, to mam w głowie takiego, taką modelkę, która mówicie. Chcę oczywiście, aby dzieci w Afryce nie były głodne, nie chodziły spragnione, że miały lekarstwa, pokoje na świecie, pokoje na świecie, pokoje na świecie i miłości. Róbmy przyjaciół. Po raz kolejny, doktor Wojna jako porażka. Hop, kurde, co wyście się uwzięli na tego Wojnę? To, że nie ma prawie nic, ale że jest zadowolony z życia, to co wam do tego? Nazywacie go porażką tylko dlatego, że nie ma dziewczyny, tylko dlatego, że siedzi na Twitterze i nie ma dziewczyny. Ciśnięcie kogoś tylko ze względu na te rzeczy jest nie dość, że nieetyczne. A jak już mówiłem, to w ogóle zakrawał dyskryminację, która w Polsce jest karalna. Ty mi tej kurwa nie mów, co jest etyczne, a co nie.
Bo sam wielokrotnie teraz łamałeś prawo w ciągu tego materiału, jestem dopiero na 16 minucie twojego filmu. A już takich łamania praw chyba było 3 lub 4. Oraz też słuchaj, nikt nie wyzywa z naszej dwójki, bo tycha chodzi tylko o naszą dwójkę, doktora Wojny z powodu tego, że nie ma dziewczyny, ma konto na Twitterku, mieszka z matką i inne takie rzeczy. Zazwyczaj no mam to w dupie, Weksu tak samo. A jeżeli chodzi o jakieś takie heheszki, to jest naturalne chyba, że każdy będzie się śmiał z czegoś innego. Ja osobiście się z doktora Wojny jakoś tak nie śmieję w stosunku takim, że z tych rzeczy, które wymieniłem przed chwilą. Versus nie mam pojęcia i mam to szczerze w dupie. Doktor Wojna w filmie Versusa był określony jako porażka YouTube'owa. Zresztą ja też podkreślałem w swoim materiale odnośnie tej opinii. I teraz jeszcze raz powtarzam, Szyszka. Nie chodzi tutaj o doktora Wojnę w zakresie porażki życiowej. Chodzi tutaj o porażkę YouTube'ową. Chociaż jego opis, jak to już mówiłem wielokrotnie, nie jest zbytnio optymistyczny, jak się tam oczywiście doktorek opisywał. Tutaj chcę podeprzeć argument doktora Wojny, gdyż faktycznie Versus, robisz miniaturki tak słabe, że po wydrukowaniu nadawałyby się jeszcze do jako szmata do podłogi albo jako papier toaletowy. No kurde, ty kradniesz grafiki, generyczne grafiki Valve, wklejasz zdjęcie losowej klasy z TF2 i dodajesz jakiś generyczny napis. W tej chwili, Szyszka, ponownie łamiesz prawo, ponownie pomawiasz, bo tutaj mówisz, że Versus kłamie, gdzie grafiki Valve, bla bla bla, te co mówisz generyczne, są udostępnione, słuchaj, dla użytkowników, którzy korzystają z owego oprogramowania owych gier. Taka ciekawostka dla ciebie. Więc jeżeli chodzi o wykorzystywanie właśnie ich do miniaturki i tak dalej, ma prawo, dopóki ta dana grafika nie konkuruje z oryginałem. Już kurde, już ja robię lepsze grafiki. I również nawet te grafiki Doktora Wojny wyglądają lepiej. Czyli w tej chwili Szyszka twierdzisz, że lepsza grafika od właśnie grafiki, która korzysta z jakby domyślnych szablonów gotowych, jest lepsza po prostu zrobienie zdjęcia i napisania jakiegoś tam napisu i dodania jakichś tam powiedzmy w kąty też rzeczy, które są już w miarę gotowe? Okej. Okay. Rexisa też powiem są niczego sobie. Chociaż też mam takie wrażenie, że te grafiki są trochę z generatora brane. To co? Szyszka TV. Generator miniatur. Kup teraz. Jedyne 25,99. Pewnie powiecie, ale on się wypalił. Każdy może mieć gorsze chwile, nie mieć pomysłów, potrzebować przerwy. Ale tak się spytam ciebie, Versusie. Co cię w ogóle to obchodzi? Każdy ma prawo skończyć karierę, kiedy mu się zachce. Również każdy ma prawo zrobić sobie przerwę, kiedy zachce. I tutaj w tym momencie mam takie dwie rzeczy, które bardzo chcę powiedzieć. Po pierwsze, Szyszka, uwaga, uwaga. Załóż spodnie, cię proszę. A druga rzecz, też bardzo ładnie tutaj podsumowałeś całą tą wypowiedź odnośnie, co go to obchodzi. Oczywiście tutaj mówisz do Versusa. Szyszka, co ja, czy Versus cię kurwa obchodzimy? Również pojawił się wątek Daligowskiego. I również się spytam, co cię w ogóle obchodzi Daligowski? Dlaczego ty wyzywasz Daligowskiego tylko dlatego, że nagrywa filmiki? Ja pierdolę, teraz wszystko jest obrazą? Nie można dać żartu czy ogólnie czegoś powiedzieć, bo to będzie zaraz obrażanie. Jezu Szyszka, ty albo jesteś głupi, albo jesteś po prostu zniszczony tą całą ideologią obecną. Masakra. Ja się boję trochę. Mam wrażenie, że Rexis w tym filmiku dosłownie broni Versusa. Swojego spalonego kolegę i towarzysza z kanału TF2 Aferki. Dobra, to skoro oficjalnie Versus jest moim tutaj kolegą, Versus, słuchaj, nie chcesz iść do KFC? Coś, nie wiem, zjeść? Nie wiem. Zapraszam. Przechodzimy teraz do filmiku Doktora Wojny, który odpowiada na filmik Versusa. Doktor Wojna to żałosny człowiek. Tutaj taka mała poprawka. To był mój film, a nie film Versusa. I doszliśmy do wniosku, który nam mówił też w swoim filmie, że najprawdopodobniej Wojna ma jakieś tam schorzenie psychiczne. Tutaj chciałbym się ciebie, Rexisie, się spytać. Czy masz jakąkolwiek dokumentację medyczną Wojny, żeby potwierdzić swoje zdanie? Tutaj ponownie Szyszka ze swoją paranoją odnośnie wszystkiego, że wszystko jest obrażaniem, wszystko jest ciskami jakimiś i tak dalej. Ugdę, Szyszka, powiedziałem, że moim zdaniem, że tak sądzę. Nie mówiłem, że tak jest, nie mówię, że jestem lekarzem. Szyszka, ty jesteś głupi czy głupi? Czyli tutaj uważasz, że jeżeli ktoś ma na przykład zespół Tourette'a, zespół Downa, zespół Aspergera lub inne schorzenie, to od razu jest skreślany? Tak. Nie ukrywajmy i nie właśnie teraz tutaj jacyś, nie wiem, powiedzmy, jak to się mówi, postępowi. Są ludzie,
Artwork jest inny i każdy ma predyspozycję do czegoś innego. I na pewno osoba, załóżmy, z zespołem Tourette'a nie może być nauczycielem i tak dalej. Wiesz, ogólnie są na tego klasyfikacje. I pewnych rzeczy też się ludziom nie zaleca. Przykładowo emerytowi nie zabronisz biegać, ale nie zaleca się w jego wieku. Rozumiesz, Szczeszka, co tutaj chodzi w tej wypowiedzi? No, dziękuję. Sam na przykład mam dyslekcję. I chciałbym się was zapytać, widzowie, czy teraz dotychczasowe moje filmiki były dobre, czy raczej niezbyt? Jeżeli niezbyt dobre, to powiedzcie mi, co byście mogli poprawić. Ja mogę tutaj powiedzieć, co bym poprawił. Usunąłbym ten filmik, który obecnie oglądam, usunąłbym filmik pierwszy o brygadzie oraz usunąłbym wywiad ze mną, bo po prostu do tego się nie nadajesz. Jednakże proszę o rzetelne komentarze, bez wyzywania od grubasów. Bo to, że lubicie cisnąć z grubych, to wiem. Powiem ci, że to nawet nie chodzi o jakieś, nie wiem, ciśnięcie z grubych. Jakby osobiście pierwszy, co bym napisał i napisałem też, załóż spodnie. Ja cię proszę. Jak już nagrywasz takie filmy, to chociaż jakoś, nie wiem, przytnij kamerkę tak, aby ci nie było widać kurde nóg. Doktor Wojna trafnie ci powiedział w Lexisie, że manipulujesz swoimi widzami. Chcesz zamknąć widza w takiej bańce informacyjnej. Chcesz dopuszczać tylko te informacje, które tobie są sprzyjające, a niewygodne cenzurujesz i usuwasz. Wiesz, kto tak robi? Aż mi się przypomina z opowieści mojego taty, jaki był PRL. Otóż widzę tutaj, okej, okay, jestem w takim razie wielkim manipulatorem, mistrzem intryg i warysem z gry o tron w jednym. W takim też razie zakładamy własne państwo, słuchajcie. Związek niepodległych szpiegów zjednoczonych. O, taki case zrobimy. A tak na serio, Szczeszka, jakby możesz mi tutaj wytknąć tą ową moją manipulację i jak ją niby stosuję, w jakich momentach ją stosuję, bo no posłucham chętnie, bo jakby nigdy nie starałem się kogoś manipulować widzem, bo po chuj. To, że mówisz tak, to wcale nie oznacza, że to jest prawda. No możemy to zaliczyć jako ciekawostkę. Ale jeżeli druga osoba powie dokładnie to samo, co ty, to możemy już to zaliczyć jako prawdę. Ale jeżeli ktoś powie coś sprzecznego, to sami musimy wysnuć wnioski. O kurwa, dawniej nie słyszałem takiej definicji prawdy. I poprawka, widzowie, chyba Szyszka jednak ma spodnie, ale są na niego za małe. Ty, Lexis, chcesz nakierować widza tylko po to, żeby myślał zupełnie tak jak ty. Żeby wysnuwał te same wnioski tak jak ty. To jest ewidentna manipulacja. Otóż, Szyszka, nie staram się jakoś tak doprowadzić, jakoś, nie wiem, na kreacji w filmach, aby widz po prostu jakoś, nie wiem, myślał tak jak ja, ponieważ nie mam na to czasu i jakoś nie planuję tego, co ja mówię w filmach, słuchaj. Każdy mój film, na ten, co jest teraz nagrywany, jest na spontanie, słuchaj. Do żadnego mojego filmu nie było scenariusza, a jak już jedyny scenariusz, jaki jest, to układanie moich pytań do wywiadów. I to jest w zasadzie całość, jeżeli chodzi o scenariusz dla filmów, które są na moim kanale. To po prostu zwyczajnie głupi, jest po prostu idiotą. Tyle mogę powiedzieć. I tutaj pokazuję twoją hipokryzję. Twoją obrzydliwą, obłudną hipokryzję. Niby mówiłeś, że cię nazwałem debilem w filmiku Cymbały i Melepety, a sam teraz wyzywasz doktora Wojny od debili. Otóż nie wyzwałem go od debila, wyzwałem go od idioty. Tyle, że powiedziałem, że to jest albo, albo. I to jest moje potwierdzenie. I generalnie właśnie dalej to potwierdzam, że albo rzeczywiście jest jakoś w takim stanie, powiedzmy, opóźniony w rozwoju, albo zwyczajnie jest, no, głupi. Ogółem wyzywasz. A pamiętasz, co mówiłeś w tym filmiku? Słowa mają znaczenie. Nie wypierajcie się tego. Idiota. Termin medyczny odnoszący się do osoby głęboko upośledzonej umysłowo. I szczerze powiem, jesteś ostatnią osobą, która może to powiedzieć. No dobra, może nie mam licencji lekarskiej. Jeszcze. Ale no, słuchaj, to jest definicja, której chyba nie muszę jakoś mieć papieru, aby ją mówić. Tutaj jest bardzo intrygująca odpowiedź Wojny. Mianowicie, Lexis powinien zerwać współpracę z Versusem. I moim zdaniem ma w 100% rację. I mało tego powiem, cały czas ta współpraca istnieje. Gdyż na czas nagrywania tego filmiku oraz pisania tego scenariusza na kanale TF2 Aferki pojawił się nowy filmik. Mianowicie o kim? O Ewelince Zniszczenia. I szczerze nie oglądałem tego filmiku, gdyż to był filmik taki nudny, że nawet nie dotrwałem do 1:50.
Nie oglądałem, ale jednak nie dotrwałem. Szyszka. Kto tutaj kłamie? Dlaczego po prostu nie zakończyłem? Nie zakończyłem współpracy, ponieważ ja nie uznaję to, aby powiedzmy, że tak to ujmę w cudzysłowiu, cała ta otoczka wokół Versusa w jakiś tam sposób wpływała na ten kanał. Jeszcze raz mówię, ten kanał jest projektem dwóch kanałów, dwóch twórców i działamy na korzyść tego danego kanału, tego danego projektu, a nie na korzyść owych naszych dwóch pojedynczych kanałów. Do tego Versus ma dużą wiedzę odnośnie dram właśnie TF-owych, w niektórych kwestiach większą ode mnie, w innych ja mam większą, dlatego też mi wygodniej się z nim współpracuje. Dlaczego ty wspierasz człowieka, który promuje zbrodnie wojenne z II wojny światowej, rozsyłając między innymi niemieckie flagi III Rzeszy, rozsyłające wizerunek sami wiecie kogo. O pana z wąsem. Mało tego, rozpowszechnia takie, ujawnia informacje, które nie powinny w ogóle ujrzeć światła dziennego. Dokładasz do tego cegiełkę. I teraz chcę się ciebie spytać, Rexisie. Nie jest ci wstyd tego? Grasz TF2 i to jest twoja ulubiona gra. Jednakże nie widzisz tego, że ty tą grę zabijasz? A raczej community zabijasz? Nie jest ci wstyd? Jeżeli masz, po raz kolejny powiem, jeżeli masz jeszcze trochę chociaż honoru, zerwij współpracę z Versusem. Przeproś swoich widzów i obiecaj, że to się nie powtórzy. Doktor Wojna i ja pokazujemy ci, że jesteś skrajnym hipokrytą. I że wszyscy cię uwielbiają tylko dlatego, że manipulujesz swoimi widzami. To samo robi Versus. Przez to polska społeczność Team Fortress 2 umiera. Dzieląc się na zespoły Team Versus, Team Rexis i Team Polskie Społeczeństwo. Podsumowując jeszcze ten filmik, mam nadzieję, że pokazałem niektórym z was, widzowie Rexisa, widzowie Versusa, że te osobniki na serio mocno mieszają w negatywnym sensie w polskim społeczeństwie Team Fortress 2. To, co robicie, Rexis i Versus, jest okropne. Manipulując swoimi widzami, jak już wcześniej wspominałem, zabijacie tą społeczność. Tym filmikiem nie chcę was wcale dojechać, tylko chcę wam otworzyć oczy. Żebyście przestali manipulować widzami, że w sensie Versus już jest stracona, ale ty Rexis, ty jeszcze masz szansę, żeby się odkuć. Jedyne, co musisz zrobić, to przeprosić swoich widzów za manipulację. Przeprosić za współpracę z szabatowym Versusem i nagrać serio ustosunkowienie się do tego, do filmu Nema oraz to, co robił. No przepraszam, widzę za manipulację i tak dalej. Jezu, Szyszka, jeszcze raz, gdzie manipulowałem? Podaj mi minutę i tak dalej, co ja mówiłem, jak mówiłem. Powiedz mi, że to jest manipulacja. Ja się tylko chętnie teraz odniosę w twojej odpowiedzi. Więc bo na tyle chyba w tym odcinku, widzowie, jeżeli chodzi o tą całą sytuację z Szyszką. Jest ono nudne, męczące, monotonne, ale sądziłem, że muszę odpowiedzieć, ponieważ na słuchajcie, Ewelinka się odnośnie tego odezwała u mnie na live, chociaż właśnie nie wiem, czy to jest Ewelinka, czy to jakieś multikonto było, że jestem największym toksikiem całej społeczności TF-a, tak Ewelinka napisała, albo jej multikonto, w sensie, że jakiś troll, nie mam pojęcia. Ale no, po prostu czułem taką potrzebę, że muszę się do tego odnieść. Więc cóż, widzowie, dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się tego w przyszłych materiałach. Jak Krzyszka nagra odpowiedź, oczywiście się do niej odniosę. Jak będzie tak znowu taka długa, to raczej na live nie będziemy się chciał robić odcinka. Więc zobaczymy. No i cóż, do zobaczenia jeszcze raz. Cześć!